Materiał, który w tym momencie oglądacie, to uzupełnienie do materiału, który się pojawił na głównym kanale o komorze niskich temperatur, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka, to daję wam linka na dole, zobaczcie i dopiero wróćcie tutaj. To taki specjalny, dodatkowy odcinek, witam was w niedzielę. Dzień dobry. A, tu ty dzwonisz. Dzień dobry, ten kolor jest niebieski, bo jak zwykle balans bieli w tym pokoju łapał mi się zły. Biorę sprzęt. No, czas lecieć do zimnych krajów. Ty, może nam się przydać, bo w sumie w środku jest zimno. Powiem ci, to nie wygląda jak zimówka. A ja miałem ustawiony balans bieli ręcznie, dlatego było niebiesko. Kuna, trzeba się poślić zaraz przed nagrywkami. Najlepsza bagietka wszystko. No. Jesteśmy spóźnieni 25 minut. O, panie, ile pistacji. Tam. Idziemy do komory, gdzie będzie minus 35 stopni. Dlatego mam loda. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda, niby realizacja czy coś. Każdy obłożony torbami. Na zewnątrz jest 30 stopni, a w środku jest minus 35. Mamy bańki, idziemy przetestować, zrobić pierwsze testy, czy w ogóle to będzie działać, czy nie. Na razie komora przejściowa, tutaj mi się chodzi aparat, bo już mogę go tak położyć. Natomiast, kurczę, tu jest zimno, tam jest minus 35. Dostaliśmy informację, żeby za mocno nie brać powietrza. Ten szum, który słyszycie w tym momencie, to są odpalone dmuchawy, żeby schładzać całą komorę, ale przez to nic nie było słychać. O szlak! Zimno! Patrzcie na to! To jest lód! Lodowa to tu jest. Musieliśmy je wyłączyć na czas nagrań. Po pierwsze było za głośno, a po drugie zbyt mocne podmuchy powietrza. No to sami widzicie, co się działo z bańkami. Dobra, wiecie co? To jest, tam jest zimno. Parują ci już szkła? Ej, okulary. Momentalnie mi włosy w nosie zapalają. Dobra, to co? Wchodzimy do środka? O, nie. O. Jak? No przyjemnie. Odświeżająco. Lodowato. Idę zobaczyć. Jest dobrze. Jest suche powietrze dlatego. Straszliwie tu jest sucho w środku i bańki zamiast zamarzać, w tym momencie pękają i rozpadają się w formie takiego śnieżku. Ja pierniczę, tutaj to jest zarąbiście. Teraz jak nie wieje w środku, to jest przyjemnie. Jedna z baniek stwierdziła, żeby zamiast spaść, to leci cały czas do góry. To ona się tam trzyma dalej. Ale jaja. Okulary taśmą przykleić do tego, do twarzy i tak zaizolować. Preparat do szybki. Nie, sprawa jest taka, że wszystko jest okej. Okay. Jest trochę inny efekt niż przewidywaliśmy na początku, ale równie ciekawy i równie spektakularny, rzekłbym. Tylko ja mam najgorzej z okularami, bo jak wychodzę tylko, no to przestaję widzieć całkowicie. To masz od Manfrotto, nie? Może jak zmienimy płyn na troszeczkę inny, to będzie inaczej się łapać wszystko. Próbowaliśmy różnych konsystencji, różnych proporcji płynu i wody. Nawet robiliśmy testy z płynem, który miał być Uber płynem z internetu, ale nic to nie wychodziło i zobaczcie, wszystko zaczynało od razu praktycznie zamarzać, co było dość ciekawym efektem. No jakby się tego nie spodziewać, no największym problemem jest tutaj temperatura. Bo praktycznie przy włączonych wentylatorach od razu bańka zamarza, natomiast przy wyłączonych no jest zimno i damy radę. Nowożytnym Kolumbem. Myślicielem. Wurnomula. Pythagoras. Jeżeli chodzi o tutaj o temperaturę, to możecie zobaczyć na Tivolta i na jego włosy. Patrzcie. Ej, ta stylowa mi się podoba, chyba sobie, wiesz, zafarbuję końcówki. Stary, jak będziesz siwieć, to będzie tak wyglądać. Stary, będę największym swaggerem w moim domu starcy. Jak chodzi o rozrywki tutaj, to można sobie takim kawałkiem lodu się pobawić troszeczkę. Mamy coraz więcej piłek, albo coraz mniejszą jedną. Dobra. Przebitka do głównego materiału, temperatury, jakie panują w środku. Oczywiście samo nagrywanie to tylko część pracy, jaką należy wykonać, oprócz scenariusza i innych tam takich rzeczy. Teraz widzicie, że po części nagrań, które robiliśmy w środku, wychodziliśmy na zewnątrz, czyli do tego pokoiku sterującego i dopasowywaliśmy ujęcia, żeby coś tam nie uciekło, bo schłodzenie samej temperatury to parę czy paręnaście tysięcy złotych liczone w prądzie. Trochę by można było na tym wykopać. Tutaj widzimy, jak dopasowujemy kolejne fragmenty, żeby nic nam nie uciekło, żebyśmy mieli
mieli ciągłość opowiadanej historii i to tylko początek, bo później sam montaż filmu zajął mi naprawdę, naprawdę dużo czasu. To jest spoko. Nie widać dokładnie, o co chodzi tam tak naprawdę, więc nie będzie w takim temperaturze wody. I tak mijał nam dzień. Teraz Mikuna. On zarejestrował te ujęcia, pokazuje elementy sterujące całej tej komory i widzimy, że w środku akurat teraz były minus 34 stopnie, a w przedsionku, w tym małym korytarzyku minus 14 stopni, tam było naprawdę ciepło w porównaniu do samego wnętrza. Natomiast tutaj zarejestrowane jedne z najniższych temperatur, kiedy byliśmy dłużej na zewnątrz, minus 36 stopni, które leciało w porywach do minus 37, ale tego nie złapaliśmy, stąd też taki tytuł głównego materiału. Tibur, sądziłeś kiedyś, że jeżeli będzie tak ciepło na zewnątrz, to ty będziesz wnosić do środka... Nigdy! Czy w lecie wnosisz krzesło do środka, żeby Kamil mógł założyć łyżwy na lodowisku, które sami zrobiliśmy? Stary, w Dubaju mają to codziennie, bo tam jest sztuczne, zadaszone stok jest. A ty, łapie moją twarz. To jest dziwne. Otwórz mi drzwi proszę. No i teraz w środku, jak zobaczycie, tutaj jest lód. No, Tivol pokazał, że jest lód. O kurczę. Chyba, żebyśmy jeszcze trochę wylali. No, w miarę. No, bo nie jest rozłożone, nie jest przygotowane. Zobaczcie na to, jak mi ekran zaczyna zamarzać. Czas się schować na chwilę, ogrzać. Tego się nie spodziewałem, że w rękawiczkach, trzymając chociaż chwilę aparat, ręce zamarzają. Mikunie wyłączył się aparat w trakcie nagrywania innego planu. Mój aparat widzieliście, zaczął trochę wariować, ale to była wina ekranu. Natomiast tutaj wszystko paruje, mimo że mamy tutaj taką śluzę przejściową. Idziemy ogarnąć Kamila, żeby pomóc mu zdjąć łyżwy. Jak rektor tutaj przyjdzie uczelni i zobaczy lodowisko. Myślę, że się ucieszy. Dzień. Dobra, leć, bo masz zmarznięte ręce. Bardzo fajne zjawisko można tutaj zaobserwować, że kabel, którym zasilamy w tym momencie, troszkę zesztywniał. Więc ja go podepnę z powrotem, żeby mieć lampeczkę. Jakbyś próbował to odwinąć? Nie, połamie się. Stary, pokaż, daj mi na chwilę banieczkę jedną, spróbuję walnąć. Gdzieś schowałeś? O, tutaj są. Zobaczcie, ta bańka. Zamarzła. Jeszcze raz. Chodź tutaj, ty, bo mi ręka wpadnie. O, patrzcie na tę bańkę. Jaki piękny śnieżek, stary. Jaki natura... Dobra, zimno jest. Ja pierdolę. Chodźmy do środka. Aj. Czekaj. O, jak tutaj fajnie, ciepło. Jak się zastanawiacie, jak to wygląda, jak wchodzimy lub wychodzimy, to tutaj jest cały wykres temperatury. I każde te piki do góry to jest moment, kiedy wchodzimy, ogrzewamy w środku, a później odpalamy całą komorę, żeby się zaczęła chłodzić. Tak. Jest tam przyjemnie, fajnie, tak, takie powietrze mroźne, ale z drugiej jednak strony problem jest taki, że wchodzić tam kolejny raz jest aż nieprzyjemnie. Tego jakby było nieprzyjemnie spotkać na ulicy, tak ubranego. Mikunę. Mikuna, chodź. Pomoże nam Mikuna łapać tą motion. Idę. Zamarzło? Aha! Zostawiliśmy jedne bańki. Otworzyć? Nie, bo urwiesz. Okej. Połóż to gdzieś na słońcu. Avengers Assemble! Daj to Kamilowi, żeby urwał, urwał. Bo żeby dał to na słońce, bo my jesteśmy ubrani. Nie, weźmy to na słońce dalej. No. Możesz zamarznąć. Urwałeś? Urwał. Nie urwałem, tylko wyszło. Nie, tam było chyba takie na wcisk. Czekaj. Zaraz przyjdę. Zrobiliśmy troszeczkę inny klimat teraz, żeby łapać ujęcia na ciemnym tle. Tak mogliśmy zacząć nagrywać w ogóle. Cześć, ja jestem Ziemniak i witam was. Ręka mi się do drzwi przykleiła.
Ja wam pokażę z Mikuną pewną skalę. Tu jest Szron. Operacja życie. Tu jesteśmy ubrani jak na Syberię. Tu jest Kamil, tu jest Timo. Daj te bańki, włożę do auta. Przerąbane to jest to, jak tam jest głośno. Wielka lodówka. Teraz prawie starczy. Nagrania z rozlewaną wodą specjalnie nagrywaliśmy z odpalonymi wentylatorami z góry. One miały służyć temu, żeby ta temperatura była stała w każdym miejscu, bo ogólnie klimatyzatory były umiejscowione zaraz pod sufitem. Po co w ogóle był nam ten cały ruch powietrza? Po to, żeby para wodna fajnie się rozwiewała po całym pomieszczeniu, żebyśmy mogli złapać naprawdę fajne ujęcia. Był tylko jeden mały problem. W momencie, kiedy człowiek wchodził i tak mocno wiało, to wtedy temperatura ciała spadała masakrycznie szybko i od razu robiło się zimno. Wtedy żałowałem, że nie wziąłem jakichś kalesonów dodatkowych dla siebie, ale dzięki temu robiliśmy krótko ujęcia w środku, wychodziliśmy na chwilę na zewnątrz, a tak to wychodzenie na zewnątrz jeszcze w kalesonach mogłoby być dosyć problematyczne. Halo, halo, słychać mnie? Słychać mnie? Halo? Jest? Kamil! Ja muszę kwestię najpierw powiedzieć. Okej, moi drodzy, do tej pory rzucaliśmy naszą zagotowaną wodą pod lampami, żeby wyglądało to ciekawie, a teraz po prostu chodzi nam o wysoką skalę, tak więc jedziemy. Oglądamy tutaj ujęcia. Teraz już Szron zszedł. Super, zresztą nie trzeba tego pokazać. Ziemia czai, że tu jest minus 12. No właśnie, tu jest minus 12 stopni i na moich mikrofonach jest Szron. Nigdy nie sądziłem, że ten aparat przeżyje kiedyś takie testy. To jest Szron. Siadło. To jest dosyć problematyczne. Teraz wszystko jest absolutnie mokre. Mam nadzieję, że wytrzyma. To by było na tyle z dzisiaj. Jak zwykle takie after sceny są niepoukładane w ogóle. Tak ale dzięki. Teraz są minus 23 stopnie w środku w porównaniu z minus 37, jakie było maksymalne. To jest naprawdę cieplutko. Powiem wam, to jest tak, że czas się pożegnać z tą komorą. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze w życiu wrócę do takiego miejsca. To było... To było mega ciekawe przeżycie i muszę przyznać, że bawiłem się świetnie. Mam nadzieję, że wam się podobał, będzie materiał na głównym kanale, albo podobał, bo nie wiem kiedy co wypuszczę. Tutaj są resztki naszego lodowiska, resztki wylewanej wszędzie podłogi, wody. Tak czy siak, chłopaki, jakbyście podsumowali, jakie to było wydarzenie? Na trzy, raz, dwa, trzy. Gargantuiczne. Raz, dwa, trzy. Gargantuiczne. Zostawcie gargantuiczną łapkę do góry, a gargantuicznego suba i widzimy się u Chińczyka. Wow. Uje. Chłopaki, nie, że to było mega gargantuiczne doświadczenie? Tak, chodźmy na gargantuicznego Chińczyka teraz. Dobra, tylko spakuję swoją gargantuiczną torbę. Po takim mrozie człowiek czuje się jak po nartach, wymęczony, dlatego ciepły rosołek z sojowym makaronem jest idealny na taką okazję. Zje. Takie, wiesz, gargantuiczne boleści. I po tym dniu całym wrażeń człowiek musiał chwilę odpocząć, a teraz pozostaje zjeść trochę warzywek na patelnię. Po takim wchodzeniu i wychodzeniu z tej komory czułem się dosłownie jakbym wracał z nart, albo wracał z pola, bo jesteśmy w Krakowie, gdzie na przykład budowałem iglo z siostrą, czy starszą, czy młodszą. Takie uczucie zmęczenia. Trochę przeminęło, bo już jest późno, ale mimo wszystko pozostaje, więc tylko się posilę tym dobrym czymś, co jest na mojej patelni i będę kładł się spać. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A jeśli nie oglądaliście... wyłączyłem sobie. Jeśli nie oglądaliście właściwego odcinka, to znajduje się tutaj, na głównym kanale Ziemniak. Trzymajcie się!